Rejestrując się w platformie gamerhash.co, Twój komputer będzie dla Ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko, z tej strony Mitrok, zapraszam Was przeserdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się po raz kolejny w Assassin's Creed Odyssey. W poprzednim odcinku udało nam się dotrzeć na Fokidę, jak i zostaliśmy oszukani przez Elpenora. W dzisiejszym odcinku udamy się do świątyni Apollona, w której mamy w zasadzie spotkać się z wyrocznym i omówić parę spraw. A co nie będzie to oczywiście takie proste, jak mogłoby się wydawać. One goes to the back of the line. Do I look like someone who waits in line? Czy to będzie... Już? Naprawdę? Myślałem, że muszę go przekupić. Aby wyrocznie była jakimś nadnaturalnym stworzeniem. Bo to byłoby naprawdę zajebiste jak w filmie. Albo jednak nie. Chyba Pythia się nazywa. Enter into the light of Apollo. The light that illuminates shadow. Choose your question wisely, mortal, for you have but one. Speak, truth seeker. I'm looking for my father, my true father. Who is he? It's you from the visions. The child on the mountain. O kurde. How could you know that? You need to leave now. Leave? Do you have any idea what I've been through to get here? Oh, but I do. While in Kausos, you didn't cower in the face of the priest. A child and her family still live thanks to you. But how? No one can hide from the light. Please, I've come this far. You must have the answers I seek. Child of the mountain. The cult of Cosmos have eyes everywhere. They will kill you. Cult of Cosmos? The Oracle has spoken. The prophecy is yours. You never answered my question. The Pythia is done for the day. I'm not leaving until I get answers. Czciciele kosmosu. Rotatos, you're still here. Where's Varnavas? He's gone back to your ship. You don't look happy with your prophecy. She knew who I was. She's the Pythia. It's her business to act like she knows you. That was no act. She said she had visions of me as a child on a mountain. What child hasn't stood on a mountain? I was thrown from that mountain. My life started and ended on that mountain. I'm telling you, she knew who I was, what I'd done. Tried to warn me. Warn you? About what? She mentioned the cult of Cosmos. Does this mean anything to you? Wiedziałem, że mu powiedzieć. I'd heard whispers. A cult unlike any other coming to Delphi. But I paid them no mind. The Pythia seemed afraid of them. Guards took her away. Took her away? Then the whispers were true. If this cult has corrupted the Pythia, this is devastating news. Do you understand what this means? Through her, the cult controls the world. I need to speak with her when she's not so well protected. That would require a miracle from the gods. She is always protected. I'll find where the Pythia lives. And I will get answers. Alexios, don't forget. Brute force is useless when finesse is required. Okej. W takim razie... O, mamy kolejnego posłańca. Zaraz zabijemy go. Ty mieszka w Fokidzie, świątynia Apollina. Chora w Delfa. Dobra. Słowa kluczowe mamy ogarnięte. Zabijmy tego gościa. No, prawie zabity. Na strzała, można by powiedzieć. Jeżeli chodzi o naszą specjalną umiejętność. Umiejętność asasyna. W zasadzie z tej ścieżki asasyna. Najemnik pokonany. No i łatwo.
przeszukanie Haumperskiego wojownika. Niestety jest słabszy jakościowo niż nasz aktualny hełm. Przy okazji, jak tutaj jesteśmy, może znajdziemy jakiegoś pana Jelonka, byłoby przyjemnie, bo w końcu mamy zadanie. To jest ta jaskinia może? O, tu jest to zadanie, które wcześniej miałem. Zbadaj jaskinie, zajmij się kapłanami, faktycznie. No to wykonamy je sobie. This must be the cave Fotios mentioned. Those priests came this way. No to fajnie. Pochodzimy sobie tutaj chwilę. Zabijemy ich. Zabija tyńskich żołnierzy, śledź zadanie. Aha. Tutaj rzućmy pochodnią. A, nie rzuciłem w sumie. W sumie to są niskie poziomy, więc możemy z nimi... O, jednak nie. Nie do końca takie niskie, jak sądziłem. Bo mamy tutaj przywódcę całej zgrai. Szarża. Szarża musi niestety dobrze wleźć, bo wtedy dajemy również przeciwnikowi status od obrażeń. Szczerze wolę chyba wejść na górę, bo tutaj spore obrażenie dostajemy. Przeszukamy skrzynię. Dwa tysiące obrażeń? To było potężne, tak szczerze. To było bardzo mocne. 400. Dobra, uciekamy trochę, uleczymy się jeszcze. Nie tak. Musimy bardziej na blisko do nich podejść. Niestety nie możemy używać pochodni w czasie walki. W sumie to byłoby zbyt OP trochę. Ale dobra. Zrobione w sumie. Pokonani. Czy tutaj ktoś jeszcze może jest u góry? A, ruda. No to może nam się przydać w sumie. Zbadaj jaskinie, zajmij się kapłanami. O, odpalmy pochodnie jeszcze. Dobrze, że nie tracimy drewna, jak wyrzucamy pochodnie. Może przejdźmy tutaj. Tutaj coś mamy. Ukradnij. A, bo to są ci chyba żołnierze, którymi miałem się zająć. Macie pochodnie. No i jeszcze parę tam strzał dostaną. Kurde, no. Zawsze muszę dostać obrażenia. O, i to mogę chyba wspalić. Niech będzie, że te. Nie, nie tak. Właśnie. Zniszczone zapasy powinny już być, kradniemy. Tutaj nic, nic, nic. No to fajnie. Jeszcze musimy do końca zbadać tą jaskinię. Chyba tutaj coś mamy, tak mi się coś zdaje. Tutaj jest wyjście, aha. Czyli nie tak to powinienem zrobić w sumie. Tutaj już byłem. Zbadaj jaskinię, zajmij się kapłanami. Właśnie, może na dole są. Here's one of the priests, but no sign of the sapphires. Agreement in full. Treasury sapphires to be sold at no discount. Meet at Desvina Fort for the sale. Well, I know where I'm headed next. Nowy najemnik, to naprawdę. Szafiry są w Fokidzie, są po zachodniej stronie wzgórza Świętej Wojny. Są na terenie Cytadeli Desfiny. Dobra. Ale w takim razie, jak już mamy to zrobione, jakieś tam zadanko ukończone, to gdzie ja chciałem w ogóle dojść? A, ja chciałem tej kapłanki dom znaleźć. Właśnie, Pytia. Ukończ wszystkie cele w jaskiniach, kurde dużo. Zdobądź szafiry, porozmawiaj z Heterą. Ukończ wszystkie jaskinie, Unii Orenosa, brata Davosa. No to tam jest trochę dalej, to zadanie. Ojojojojoj. Części zwierzęce, kurde, dużo tego jeszcze. A na razie zaliczyłbym tą Pytię. Gdzież do cholery jasnej ja zawędrowałem?
tutaj. Tutaj mam kolejne cury. Okej. Czy muszę jakoś tam dojść? Prawda wyjdzie na jaw. Czyli ja w sumie idę w dobrym kierunku. Czekajcie, bo mi tutaj coś nie pasuje, jeżeli chodzi o sam kierunek, w jakim zmierzamy póki co. Czy musimy się obrócić w prawo? No niby teraz dobrze i będziemy iść. Szczerze tego najemnika wolę ominąć. Nie chcę się naprawdę z nimi walczyć. Mogę nim spłacić dług. Aha, kolejny najemnik. Mogę nim spłacić dług i on chyba już kosztuje, tak mi się wydaje, coś koło 1000 drachm. Ale nie mam zamiaru tak robić. To jest według mnie bezsens totalny. Wolę... 1200. A to było... to była nienaładowana chyba. Miecz skory. O, ciekawe. Ale dobra, 300 expa jeszcze. No i kolejny najemnik ujawniony. Szkoda, że jak zabijamy tych najemników, to nam nie spada poziomo. Nie spada nam poziom, tak jakby poszukiwanie nas, ale już niech tam będzie. Jak już to jakoś robimy, to przetrwamy może. Przydałoby się na pewno jeszcze dojść do tutaj tego budynku. No, akurat płotka. Fajnie. No to tam dopłyniemy, jak dopłyniemy, dojedziemy i zobaczymy, co tam będzie. Ja akurat naszej płotce nie ufam, jeżeli chodzi o jazdę w stronę wymierzonego celu, bo w jednym z początkowych odcinków właśnie tak zrobiłem i trochę niezbyt to wyszło, tak szczerze. Osada. O, tu. O, jest. Gdyż pewnie to nie będzie takie proste. Znajdźmy jej i przesłuchaj ją. No właśnie. Już mamy tam wojowników jakichś, a raczej strażników. Dom Pyti. Punkty doświadczenia. Zabij kapitana. Możemy chyba tego przy drzwiach tutaj zabić. O, no pewnie, wykrył nas. Czemu on się tak... A, bo on ma umiejętności odpalane, okej. Ja już się dziwiłem, że on ma jakieś płonące itemki. Dobra, niech będzie, że unikamy tego wszystkiego. O nie, nie trafię. Dobra, skończył nam się już chyba status tak ognia. To otrójmy to wszystko. Przydałoby się jakąś umiejętność dystansową wziąć następnym razem. Bo jednak mamy dwa sloty jeszcze. Więc moglibyśmy to jakoś zagospodarować. Umiejętności wręcz już mamy zapełnione, niestety. O, przeszukanie, dobra. Podpalmy to. Kurde, szkoda, że ten ogień tak mało mu bije. Przecież jakbym ja był tak podpalony, to ja bym się zesrał chyba z bólu. O, kolejny kapitan. O, strzału nie mamy, no to fajno. A to był najemnik, no to jeszcze lepiej. Najemnicy są wszędzie po prostu. Ekwipunek. Musimy tutaj jakąś lepszą broń dostałem, niby tak. A na razie wolę tą włócznię sobie władać. Wytworzymy niby 30 aż. To chociaż tyle. Niech będzie, że będą wszyscy otruci. Ła. Dobra. Ładujemy. Dostali niby wszyscy. Podpalamy. Kurde, spodziewałem się, że ten asas będzie łatwiejszy. Głównie przez motywy RPG. Ale widać, że jest nawet trudniejszy, mam wrażenie, czasami. No nie, jeszcze ich więcej. Na razie spróbujemy chociaż jednego przeciwnika zabić. A to by chyba... Nie, to nie był jednak czas przełamujący gardę, niestety. Masz teraz. Brak strzał już?
W sumie jak strzelałem tymi potrójnymi strzałami ciągle, to nic dziwnego w sumie. Podpalmy. O nie, no no. Czyściciele, nie, w zasadzie czyściciele powoli zabijani są. Tak szczerze, dobrze, że wziąłem sobie tą szarżę byka. Wydaje się być dobrą umiejętnością. Uniki, no i pięknie. Teos. Zbieramy sobie przedmioty. Hełm, tylko niestety jest słabszy, ale fajnie wyglądający. No. Wreszcie. To było długie. To było ogromnie długie. Tutaj musi na pewno wpaść zapis gry, a nie możemy. No pewnie. Po prostu zajebiście. Chciałem to po cichu zrobić, ale oczywiście w środku musieli być gwardziści. Aha, że tak z puta? I'm not here to hurt you. I just want answers. The Pythia is a sacred vessel of the gods. People travel the world for my answers. But none of them would dare break into my home. Apollo's wrath will be cruel and swift. Guards! Enough with your lies. Tell me what I want to know. I can't breathe. If you raise your voice, if you tell a lie, I will cut your throat. I'm dead already. They'll find out you were here, and they'll kill me for it. Who? This cult of Cosmos? Speak! Yes, the cult wants you dead. They know you're here. O kurde, kim są w ogóle ci czciciele? They are the eyes that see, but go unseen. Aha, oczami. Enough with the riddles. I want names. I don't know. I swear. They hide behind masks and shrouds. Mhm. You said you saw me in your visions. What did you see? There is an artifact under the temple of Apollo. It reveals what only the gods should know. You called me the child on the mountain. The cult hunts a Spartan child who survived the terrible fall from Mount Taietos. The artifact revealed that child to be you. You have an opportunity to do the right thing. Tell me where to find the cult. Tell me where they are, or we'll go find them together. Beneath the Temple of Apollo, there is an ancient chamber. I think they meet there. But without one of their cloaks and masks, you won't make it more than two steps inside. Where can I find one of these cloaks and masks? There is a man. He visits me from time to time, makes sure I'm well taken care of. I have the biggest house in the Hora of Delphi, yet he still offers drachmi for my troubles. Gives me the creeps. What's his name? Elpinor. O kurde. He's with the cult? O kurde. I can't be sure, but if he is, he would definitely have what you require. Any idea where I can find him? There is a fort just south of the Valley of the Nymph. He's been known to conduct business there. You've been helpful. Now get out of my house. Czasem trzeba użyć siły, niestety. No dobra. No powiem, że ciekawe. I co, i w takim razie damy radę teraz odnaleźć Elpenora i go zabić? Byłoby fajnie. Well, what did the Pythia tell you? The cult of Cosmos is hunting me, but I'm going to hunt them first. She told me they meet in a secret chamber under the temple of Apollo. So it's all true. If the cult has done anything, it's fooled this old man. I can't get in without a mask and cloak. It's how the cultists identify each other. The temple of Apollo is by the cave Ogea. Simple enough to find.
But a cultist's mask and... No, ale Penora pewnie. How will you accomplish that? The Pythia gave me the only clue I need. When I'm ready, I'll meet you at the temple. For now, I'm going to kill Elpinor, Malakas liar. Ja właśnie na YouTubie szukałem informacji, gdzie jest Elpenor. Ale to wychodzi, że fabuła nas doprowadziła do Elpenora. Kurde, prawie 12 poziom, no. Jeszcze chwila i będzie git. Chciałem zobaczyć mapę. Oho. Tak to wygląda, no dobra. Zadania. Zabij Elpenora. Wciąż przebywa w Fokidzie. Okej. Ho. Tam musimy iść. No dobra. W takim razie przejdziemy. Jeleń, jeleń właśnie. Przyda nam się. Język jelenia do jednego z zadań. A czy dwa były potrzebne? Chyba jeden. Aleksio, spokojnie. Wiem, do czego są potrzebne. Wiesz, części zwierzęt, niedźwiedź, jądra, niedźwiedzia można znaleźć w północnej części Parnasu. No to zajebiście, zaliczony język jelenia. Przydałoby się strzał jeszcze odnowić, nie mamy nic. No to może być problem, tak szczerze, z tymi strzałami. Ale dobra, mamy tutaj punkt widokowy kolejny. Czemu mi pokazywał jakiś dziwny znacznik na tym jeleniu? Dziwne. A przynajmniej już wiem, że skóry możemy farmić na zwierzętach. Bo że szczerze nie chcę mi się tego robić, żeby ulepszyć sobie statek, więc na razie to jakoś inaczej trzeba to rozegrać. Świątynia Artemidy. Tutaj od razu mamy punkt widokowy. Szczerze zaliczymy go sobie i faktycznie miała rację tamta starsza dama, że tutaj na Fokidzie roi się od jeleni, więc z tym akurat problemu nie ma, więc w porządku. Zabij Elpenora. Wydaje się być proste, ale pewnie tam będzie zajebiście dużo straży. Ja już w sumie mogę się jedynie domyślić, że będzie ich... Że w zasadzie będzie tam dość ciekawie. Przynajmniej według mnie. Synchronizacja. No i pięknie. Kolejna miejscowość. Można powiedzieć, że odblokowana. Większe pole widzenia Ikarosa. Tak ma... tam jest ta forteca. Okej. Ale chyba tam nie mamy iść, tak mi się coś wydaje. Tylko gdzieś indziej chyba. Tutaj od razu mamy jakieś zadanie poboczne. No to załatwmy je sobie. Co my tutaj mamy? No i prawidłowo. I am Daphne, leader of the Daughters of Artemis. And you are maybe exactly who I've been looking for. And who would that be? A warrior, a hunter, one who straddles our world and the gods, one who will meet my challenge. When you put it like that, how could I not accept? There's a boar not too far from here. Kill it, then bring me its pelt. You want me to kill a pig? This is no ordinary boar. Let's see if you are worthy of my challenge. Kill it and bring me the pelt. I'll be waiting with your reward. Okej. Czyli kolejne zadanie z polowania mamy. Nieopodal gdzieś jest pan dzik. No dobra. Pewnie nie w sposób go nie zauważyć. Więc w porządku, na pewno dam radę. Kurde, czemu ja nie mogę tych gałązek zbierać z tych krzaczorów, no. Jednak idziemy do tamtej świątyni. Jest dzik. Nie przypadkiem obrażenia od ognia nie będą dobre na dzika, który ma w końcu sierść, ale ten dzik jest naprawdę dość spory, trzeba przyznać. Czy obrażenie dobrze bije? No oczywiście, że nie. Podnieśmy skórę i od razu możemy zwrócić ją pani, nie wiem, strażnicę, albo w zasadzie córce Artemidy, bo chyba tak się nazywała ta misja. Więc dobra, mam nadzieję, że będzie w tym samym miejscu co ostatnio. Jest tutaj, no to w porządku. Sądziłem, że ten dzik będzie dalej, ale mam już zrobione podpunkt zadania. Did you get lost? I'll return with your boar pelt soon enough. Co?
Poni Orynosa, zdobądź szafiry. Porozmawiaj z Heterą, ukończ wszystkie zadania. Chyba, że to są zlecenia. Przecież ja już mam skórę, ekwipunek. Dzik. Nie mam, nie zebrałem skóry dzika? Naprawdę? Dziwna sprawa. Wydawało mi się, że zebrałem. Ale niech będzie. Jeszcze możemy się tutaj przejść dla pewności. Bo może tak być, miękka skóra tylko. Nie wiem, dziwne, że nie zaliczyło mi tego. Jak tutaj nie opadł agresywał dzik, którego zabiłem. Kurde, bardzo dziwna sprawa. Gdzie to ciałko dzika było? Chyba gdzieś nie opodal tutaj. O nie, nie to. No nic tutaj dalej nie ma. No dobra, w takim razie wejdźmy do tej warowni. Zadanie poboczne. Może w tym odcinku porobimy. Jest. Hiding in plain sight. Proszę, niech będą jakieś patyki. Co to jest w ogóle za taki dziwny punkt tam? Otwórzmy mapy i zobaczmy. Bo nie jest zbytnio. Nie wiem. Statek to pokazywało? Nie wiem. Ale dziwne. Dobra. Mamy niby warownię. To nie będzie pewnie takie proste. Mamy kolejny punkt widokowy. Byłoby fajnie zdobyć kolejny punkt widokowy, ale najpierw zajmiemy się warownią. Zanim zajmiemy się warownią, musimy na początku zapisać grę. A to jest raczej must have. O którym często zapominam. Mam już pierwszego przeciwnika. Wysoka obrona. No i łatwo. Kark skręcony, ucięte wszystko praktycznie. Tutaj Boże, coś mogę przeszukać właśnie. Rozkazy chyba. Drewno. Dobra, zwykłe strzały dostałem jeszcze. Bardzo dobrze. Skóry, żelazo, pięknie. Wydaje mi się, że chyba dookoła dam radę przejść. I tego Elpenora zabić byłoby... wybornie, że tak... O, nie, 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 ja tak nie chciałem, zejdź. No, 3-4 drachmy to tam nie jest jakoś wybitnie dużo, jakbym chciał. A w sumie póki co tutaj nawet tych drachm nie używam, więc... Cztery pocisku musiałbym służyć? No złożyłem niby 3. Mam nadzieję, że nie zniecił alarmu. Zniecił chyba. Chociaż chyba jeszcze nie zniecił. Najemnik się jeszcze pojawił, zajebiście. Spróbujemy wszystkich tutaj po cichu pozabijać. O kurde. Zdobione kolczyki? A po co mi to wszystko? Przeżył to. Zajebiście. Mogłem użyć tego ulepszonego, skrytoobójczego ciosu. Szkoda. No, tutaj. Ten mocniejszy wszedł fajnie. Naprawdę on tutaj jest? Naprawdę? Nie. No właśnie, zajdź Elpenora, to było za proste. Why am I not surprised? Elpenor! You coward! Elpenor knew I would come for him. Used that impostor to lure me into a trap.
Your plan failed, Elpinor. Soon, you will join your imposter. No wiedziałem. Wiedziałem, że to będzie za proste, tak szczerze. No dobra, w takim razie, póki co to kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się tak podobał.